I kolejny wykres funkcji trygonometrycznej. I mamy tak. Y równa się 2 tangens 1 druga x. I można do tego podejść na dwa sposoby. Jakie to są te dwa sposoby? Pierwszy sposób jest taki, że rysujemy tangens x. Potem rysujemy 2 tangens x. A na końcu to rozciągamy, czyli już mamy wtedy 2 tangens 1 druga x. Drugi sposób. Najpierw musi być tangens x, potem robimy tangens 1 druga x, a potem to wyciągamy do góry, czyli 2 tangens 1 druga x. No to już Tobie pokazuję, jak to wygląda w praktyce. Najpierw mamy tangens x. Pamiętaj, ten wykres podstawowy musisz mniej więcej kojarzyć, jak można rysować. W jaki sposób mniej więcej się kojarzy? Że od minus pi do pi rysujesz taką kreskę i że ona tutaj jest wypukła, a tu jest wklęsła. Ok? No i teraz będzie w pierwszy sposób, czyli teraz muszę narysować wykres funkcji 2 tangens x. Czyli spójrz, jak mój tangens miał wartość 1, no nie? To podskoczyło tu. To tu jest jedynka, no nie? Jak miał wartość 1, to podskoczyła na 2. Tak, wartość 1 podskoczyła na 2. No bo muszę pomnożyć to wszystko razy 2, każdą wartość. I dlatego on jest bardziej stromy. No i dobra. I jak już to mamy, to mówiłam, że teraz będzie trzeba zrobić tą część z jedną drugą. Tak, czyli jak to wszystko było? Pamiętasz z poprzedniego filmu? To się mnożyło razy 2. Te wszystkie nasze punkciki, tak? Czyli jak tu było pi, to dlatego pi nam przeskoczyło na 2pi, tak? Tu pi nam przeskoczyło na 2pi. Pamiętaj, ta niebieska kreska teraz Ciebie interesuje. Ja zostawiam wszystkie po kolei kroki, żebyś wiedziała lub wiedział, co było po kolei. Bo Ty w zeszycie to musisz wszystko też narysować. Tak, widzisz to? I ostatecznie to jest ten mój niebieski wykres. I teraz tak. Robimy tą drugą sprawę. Czyli najpierw mamy tangens. No i po tangensie robimy to, czyli wyciągamy. Ja w poprzednich filmach, tam jest jeden film, który trwa 10 minut odnośnie tego, tłumaczę bardzo dokładnie, dlaczego, które, co mnożę i tak dalej, no nie? Ale tu tak na szybko pi, pomnożyłam razy 2 i jestem tu. I wtedy mój ten wykres tak się robi szerszy. Dlaczego? Bo również moje asymptoty, czy jak to była pi drugich, no to musiałam pomnożyć razy 2 i to pi drugich mi skoczyło na pi. I dlatego tej funkcji wykres w nowym wydaniu jest aż tu. I dobra, czyli to już mamy za sobą. Teraz został nam 2 tangens 1 druga x, czyli ten wykres, co tu mam, no tu jest jedynka, muszę tu przesunąć. To muszę tu do góry przesunąć. Ten punkt muszę do góry. Tak samo, gdzie tu będzie jakiś tak ładnie zaznaczony. Nie ma. No to tu do góry. Ten po do góry. Ten sru do góry o 1. Ok. Dlaczego o 1? Bo akurat... czekajcie, bo w drugą stronę tu powinno być... To akurat nie o 1. Tyk, 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 tyk. Tu fajnie było, bo minus 1 razy 2. A tu mamy minus 2 razy 2. Czy jest minus 4? Czy on... Ach,
bo ja szukam tego. Dobra, i spójrz tu. Tu ci zaznaczę, bo się zawiesiłam. Już ci pokazuję, nad czym teraz myślałam. No i spójrz, jak było i jak jest. Ten wykres na fioletowy musiałam poprzesuwać. Czyli jak miałam tu liczbę minus 1 razy 2, to mi przeskoczyło na minus 2. Jak miałam minus 2, tu minus 2 i chciałam zrobić tą funkcję, która mówi pomnóż wszystkie twoje y razy 2. No to mnożę y razy 2 i mam minus 4 teraz wartość. OK. Pamiętajcie, że ten fioletowy, nie czarny, czarny to jest tangens, a ja muszę przekształcić ten tangens 1 druga x. OK, widzisz to? I tak samo tu. Tu była jedynka, 1, to tu jest 1 razy 2. Mm-hmm. No 0 to nam się nie zmienia. Widzisz to? Mam nadzieję, że to dla ciebie jest jasne. Tutaj była dwójka. No to 2 razy 2. Pół, poszło tu. Było 2 razy 2. To nam wyszło 4. Stąd się te wartości nam wzięły. Mam nadzieję, że dla ciebie to jest wszystko jasne. Jak w którymś momencie masz jakiekolwiek pytania, no to pytaj. No to pytaj. Również tutaj ci od razu wrzucam, że tak, mogłabym wyciąć to przed chwilą, co było. Ale nie. Dlaczego? Bo się czasem ty też zawieszasz. Ja też. Jestem człowiekiem, nie automatem. No. Więc tutaj to jest istotne dla mnie, żebyś to rozumiała lub rozumiał, że ja tu tobie pokazuję, jak to się liczy normalnie, tak nie z całym zadufaniem, że oj, nie możesz tutaj czegoś zrobić. Ty się pomylisz, więc ty musisz wiedzieć, w jaki sposób możesz z tego wyjść. Tak jak ja przed chwilą zgapłam się, że przecież chodzi mi o ten fioletowy, nie o ten czarny. No zdarza się, no się zawiesiłam na czymś i tyle. Ale ważne, że się odwieszać. Dobra, kończę z spętami. Wrzucam teraz jeszcze tutaj te okienka, gdzie możesz douzupełniać temat. Dzięki za to, że tu jesteś.